cyklu Przychodzi Baca do lekarza. No i co tam, Baco? Nie najlepiej, panie doktorze. A co się stało? Ano, gdy leżę na hali, to mi serce wali. To niech pan nie leży na hali. Kiedy hala, to moja ślubna. Dzień dobry, panie Rychu. Jak państwo wspaniale wyglądają. Bo właśnie wracamy z sanatorium. Czy coś się stało? Nie, no tak ogólnie pojechaliśmy, jak to się mówi, podregulować zawory. Za co? Oczywiście za pieniądze. A mówił pan, że zawory. No to zostawiam was, kochani, bo ja muszę lecieć do lekarza. Ale przed chwilą była pani w sanatorium. A żeby pan widział, ile razy ją tam przyjmował? Jakiś to wspaniały specjalista. Codziennie u niego bywała na zabieg. No ale tak, lekarza trzeba słuchać. Skoro kazał mi przychodzić, to trudno, żeby mu odmawiała. Zwłaszcza, że na uwadze ma przecież dobro pacjenta, czyli moje. No ale naprawdę już muszę lecieć, bo mi przypadnie kolejka. To pojedziesz autobusem, kochanie. Jak to przyjemnie popatrzeć, jak to ci młodzi teraz dbają o swoje zdrowie, prawda, panie Rychu? Pan w to wierzy? W medycynę jak najbardziej. Zostawmy sprawy ostateczne, tym bardziej, że mam dla pana najnowszy żart z AHZ, czyli... Akademii Humoru Żołnierskiego. Tak jest, spocznij, tak jest. Tylko, panie profesorze, czy pan wybiera wersję profesjonalną, czy amatorską? A na czym polega różnica? Otóż w tej profesjonalnej jest śmiech i brawa na końcu żartu. Znaczy, że ja nie rozumiem, kiedy się mam śmiać? Nie, to jest po to, że jak pan siedzi sam na przykład, prawda, i ogląda telewizję, to jak pan się śmie z żartu, to z innymi, jakoś raźniej, tak? Żeby nie było tak łysa, tak? Tak jest, proszę. To może profesjonalną tytułem eksperymentu spróbuję. Aha, bardzo proszę. La. No i jak tam, wszystko w porządku? Wszystko w porządku, panie komendancie. A w areszcie? Spokój? Spokój, panie komendancie. Dobra. Zamknij drzwi. Witam państwa. O zięble, bo nie grzeją. Ale za to ja grzeję ze swoim tradycyjnym rebusem. Halo, halo, koledzy z redakcji sportowej, czas na was! Halo, halo! Słyszycie, Waldku? Dziękuję, błagam, zdejmijcie mi zwrotną! Już ci zdejmujemy! Halo? 190 kilometr! Jedziemy tutaj z grupką kolarzy, bardzo zadowolonych, bo chyba... Szybciej, koledzy, szybciej, bo... Chyba zwycięży któryś z was, prawda? Nie! Nie! Jak to nie? Ucieczka jest! Ucieczka? Mytnik odjechał! Odeszedł nam Tadeusz Mytnik! W takim razie przepraszam, lecę! Cześć! Cześć, czołem! Minęliśmy właśnie ostatnią górską premię i dochodzę teraz do samotnie uciekającego pana Tadeusza! Panie Tadeuszu, ma pan 5 minut przewagi nad grupą! Nie wiem, dziękuję za wiadomość, że mam 5 minut. Wierzę, że dojadę pierwszy na metę! I życzę panu... potwornie zmęczony! Uciekam już tyle kilometrów! Ale wiem, że to już niedaleko tej mojej męczarni. W takim razie gratuluję serdecznie, bo pewnie pan wygra, a nie. Ja lecę na metę, żeby z panem wywiad przeprowadzić. Nie, dziękuję, bo może być zapeszone. I wciąż ostatnie mam jej słowa w uszach. Waldi, wychodzę. Dokąd? Za Mariusza. I wciąż pamiętam, jak mnie to zatkało. Więc cię pytam, nocy, czemu tak się stało? Odpowiedz mi, nocy, czemu tak się stało?
Ponawiam pytanie, czemu tak się stało? Czy ja się doczekam odpowiedzi? Pamiętam jak dziś. Zastanawiałem się właśnie nad tym, dlaczego tak potwornie boli mnie głowa. A kiedy to sobie uświadomiłem, w moich drzwiach pojawił się dyskretnie jak kocur sztukmistrz z Lublina. Miau! Panie dyrektorze, co tam słychać? Niestety niedobrze. No nie dość, że mnie potwornie boli głowa, to jeszcze wpadłem w tarapaty finansowe. Na frasunek dobry trunek, jak to mówią. Pozwoli pan, że postawię panu butelkę? Bardzo proszę. Niezłe, niezłe. Nie najgorsze. Ale ta butelka jest pusta. No, nie powiedziałbym, panie dyrektorze. Niech pan lepiej do niej zajrzy. A nie mogę. Lekarz zabronił mi zaglądać do butelki. Śmiało, panie dyrektorze. To niczym nie grozi. Może im pan zaufać. Skoro pan nalega... Ale mnie pan, panie sztukmistrzu, nabił w butelkę. Skoro nabiłem, to muszę wystrzelić. Po tym szczęśliwym finale nie pozostało nam nic innego, tylko skoczyć na kielicha. No i wie pan co, no, w sądzie z kobietą pewnie wygra. No wiadomo, już jestem, kochani, już jest. A co się tak na mnie patrzycie? Trochę pani potargana. No trochę, bardzo tak? Ja bym powiedział. O, bo to straszny wiatr na dworze. Wiatr, tak. Pani Henryko, przepraszam, że zapytam nie a propos, ale co właściwie pani dolega? A, to niby taki drobiazg, ale niesłychanie uciążliwy. Bóle głowy. Ty masz bóle, ja za to bóle. To był oczywiście żart, kochanie. Przecież wiesz, że ja na twoje zdrowie nigdy nie będę szczędzić pieniędzy. Tak, a przepraszam, że jeszcze wrócę do tematu. Ale czy ten lekarz na te bóle głowy zapisuje pani jakieś środki? Nie, ależ nie on. On mnie tylko dotyka rękami. Tak wspaniale. Dotyka do głowy? Nie. Neurony odpowiedzialne za ból głowy znajdują się zupełnie gdzie indziej. A gdzie, kochanie? No... I po co nam szaraczkom, panie profesorze, ta wiedza? Najważniejsze, żeby tę wiedzę mieli lekarze i mieli swoje sposoby, żeby pomóc chorym, czyli pacjentom. Oto przykład. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie Janie. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. No i co tym razem? Poproszę L4. Chwileczkę. Niestety, pudło. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Do widzenia, panie doktorze. Do widzenia. Następny, proszę. A teraz zapraszam na kolejną pozycję naszego programu. Poczta. Dziękuję bardzo. Z tego ogromu korespondencji spróbujmy wylosować jakąś kartkę, a może nawet uda nam się znaleźć tu. Dziękuję panu. O, mamy list. Napisał go do nas pan Ziemowit Serdak, emerytowany baca ze Strążyskiej. Pan Ziemowit pisze: kiedy dyszcz jest w kocu, nie odrywam ocu. A pani Helena, jego konkubina, dodaje jeszcze: w życiu Ziemowita jest inna kobita. Pani Heleno, gratuluję spostrzegawczości, a dla pana Ziemka dyszczowa piosenka.
i włosy czarne mam, jak noce polarne lub jak węglowy miał. W cygańskim taborze, w cygańskim taborze poznałam, jak smakuje miłości słodki smak. W cygańskim taborze, w cygańskim taborze poznałam, jak smakuje miłości słodki smak. Bo ja kocham, kocham i niebo, i kwiaty, i lasy, i góry, i wodę. Lecz ciebie, Wasylu cygański, mój skrzypku, pokochać niestety nie mogę. Ja serce mam gorące, gorące ciało mam, jak żagwie płonące, jak samowara czar. Bo gdy cyganka kocha, to wulka zmysłów bucha, rozpala chuci żar. Bo gdy cyganka kocha, to wulka zmysłów bucha, rozpala chuci żar. Bo ja kocham, kocham i drzewa, i kwiaty, i wszystkich chłopaków w taborze. Lecz ty, mój Wasylu, żałosna pierdolo, rozkochać mnie w sobie nie możesz. Drogi Watsonie. Dlaczego drogi, Holmesie? Bo coraz więcej mnie kosztujesz, mój drogi. Nie dalej jak dzisiaj zapłaciłem za twoje wszystkie długi karciane. No cóż, nie zawsze się wygrywa, Holmesie. Ja wygrywam zawsze, bo wiem, że żeby wygrać, trzeba znać czyjeś karty. Ciekawe, czy znasz moje. Oczywiście, że znam. Zaraz się przekonamy. No ale zostaw, zostaw. Weź nową zapieczętowaną talię, żebyś nie mówił, że cię kantuje. Pierwsze trzy karty, drogi Watsonie, to jest tak. Piątka karo, przepraszam, czwórka karo, piątka trefl, szóstka kier. Ale od góry? Od góry, czwórka karo... Czekaj, bo ja nie zapamiętam tego. Piątka trefl, szóstka kier. Czwórka karo. Piątka trefl. I szóstka kier. Czyli serduszko czerwone. Coś niesamowitego, no to zdumiewające. Jak ty to robisz, Holmesie? Nie mogę ci powiedzieć, bo to mroczna karta w moim życiorysie. Rozumiem. To wobec tego może byś mi powiedział, czy rzeczywiście nigdy nie przegrałeś, ale tak szczerze mi powiedz. Powiem ci szczerze, boś mi jak brat rodzony. Raz, jeden, jedyny przegrałem zakład. Jaki zakład? Fryzjerski mojej babki. No ale jeżeli teraz pozwolisz, przegram cały wieczór na skrzypcach. No cóż mam powiedzieć w końcu, ty tu grasz pierwsze skrzypce. Nie, Holmesie, nie, nie! Znowu? No dobrze. Tak? Tak. Panie Holmes. Panie Holmes! On nic teraz nie usłyszy, pani Hudson. Holmesie, pani Hudson ma do ciebie jakąś sprawę. Co tam, pani Hudson? Nic tam, panie Holmes. Chciałam tylko powiedzieć, że te karty, o które pan prosił, na dzisiejszego pokera, ułożyłam w kolejności podanej przez pana, jak zwykle. Zafoliowałam. To nigdzie nie ma. To był ukrytej kamery odcinek 137 i zarazem ostatni. Raz Murzyni na pustyni złapali grubasa. Nie wiedzieli, co mu zrobić, obcięli i tak dalej, prawda? Tę przekomiczną historię znają bez wątpienia wszyscy z Państwa. Nie ma więc potrzeby ani sensu, by ją teraz tutaj przypominać. W tej sytuacji proponuję, abyśmy za pośrednictwem kamery zobaczyli, co też przytrafiło się na pustyni koczownikowi arabskiemu, czyli Beduinowi. Zapraszam na program redakcji geograficznej.
A gdzie to się podziewa pani Henryka, panie profesorze? No, znowu jest tu tego swojego lekarza. Czy ona nie aby za często u niego bywa? Dzień dobry, misiaczku. Masz pozdrowienie od pana doktora. Dziękuję. Pan doktor bardzo szanuje mojego narzeczonego. Nie wątpię w to. A, i recepta. Na katarek. I co tam, tak? Przepraszam, panie Rychu, ale jestem bez okularów. Może pan... O, ja oczywiście pomogę, tak. Ale co to jest napisane? Witamina C na receptę? I zaraz na pieczące jest napisane, że to jest doktor anestezjolog, no. A co to znaczy? To jest taki lekarz, który usypia chorych przed operacją. On cię usypie, kochanie? A ja tam nie wiem, co on robi. Najważniejsze jest to, że kiedy się budzę, czuję się dużo lepiej, mam rumieńce i zdecydowanie lepszą cerę. Zaraz... To wszystko już? No nie, jeszcze jest napisane, że to jest lekarz naczelny. No to chyba nie może być zły. No bo byle kogo nie robią naczelnym lekarzem. No w istocie rzeczy zgadza się, chociaż są od tego wyjątki. I może, żeby nie być gołosłownym, pokażę. Dzień dobry. Dobry. Ja w bardzo ważnej sprawie do naczelnej. Proszę bardzo, jest tu siebie. Także rozumie pan, tak. On tak z pewnością nie mógł tego przekręcić. I to, no, ale krótko mi, proszę pana, ten dowcip, panie Rysiu, to, przepraszam, panie Rychu, z ogórkiem i murzynem, rewelacja. Mogę panu podziękować? To ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Moje uszanowanie. Do, tak. I proszę pana, a ten dowcip pan zna? Znam. Tego się obawiałem. Do widzenia. Do widzenia. Z cyklu Moje instrumenty. Skrzypki. Milczą moje skrzypki, szlocham więc na pryczę, ale się odezwą, gdy pożyczę smyczek. Klarnet. O, klarnecie. A niech żecie. A teraz już słucham serdecznie. Halo, dzień dobry. Czy ja mógłbym pozdrowić moją narzeczoną? A kogo pan ma na myśli, jeśli można wiedzieć? To ta na ławce, co chociaż stara, ale jara. Znakomicie. Przeżyjmy to jeszcze raz. Gratuluję trafnej odpowiedzi i oznajmiam, iż wygrał pan żeton na kielnie i beton. Życzę murowanej zabawy. A teraz o uwagę proszę wszystkich maturzystów. Poczet Królów Polskich, lekcja 13. Co do Henka Walencjusza, to był zwykły oczaj dusza. Co bez krztyny elegancji rzucił tron i zwiał do Francji. Po nim była Jagiellonka, lecz nie mogła bez małżonka. Na tę zasiąść i dlatego wybór padł na Batorego. Senat sobie go nie życzył, lecz siłami się przeliczył. Bowiem szlachta swoim głosem uczyniła Stefka bosem. Puśćmy story na te spory i pomówmy o Batory. Miał za ojca wojewodę związanego z Siedmiogrodem. Udział w jego narodzinach miała także Katarzyna. Co te lekki była z domu, jeśli to potrzebne. Ej Batory, płat historię, miałeś spory. Ej Batory, płat historię, miałeś spory. Był wojakiem wyśmienitym, znał języki cztery przytem. Polski miał być jego piątym, choć próbował szybko zwątpić. Fakt ten nie miał wpływu na nic, nie ugięcie strzegł nam granic. Zwłaszcza, że u boku swego miał kanclerza Zamojskiego. A prócz niego był też przecież wódz nadwodze, Kasper Bekierz. Zapalonym był myśliwym, nikt więc temu się nie dziwił. Że o wschodzie lubił słońca zapolować na zająca. Szpital przezeń założony dla żołnierzy zasłużonych. Miał w Warszawie lokum swoje, w imię otwarł zaś podwoje. Akademii dla narodu i to pierwszej w ramach schodu. Ej Batory!
ej Batory, kład historię, miałeś spory, ej Batory, ej Batory, kład historię, miałeś spory. Wielkie też są hulamości, osiągnięcia wojskowości. Tak więc jeździ, aby wiodła bój skuteczny i sprawił siodła. I broń panu dał też konny znacznie lżejszy strój ochronny. Kanonierów i puszkarzy w nowe działa wyposażył. By zaś grób umacnie uległ, dodał też ogniste kule. Cokowane przez kuźników lęk wzbudzały przeciwników. Ej Batory, kład historię, miałeś spory. Ej Batory, kład historię, miałeś spory. On wprowadził również w życie pontonowy most użycie. W bitwach tego typu mostu zwycięstw niosło wzrost po prostu. Jego dziełem jest piechota wybranieca, którą schowa. Dobr królewski wziął sformował, by go szlachcic nie szachował. Tym zobaczyć się nie zgodzi, jeśli mu się nie dogodzi. Przez 3 lata w wojny stanie Stefan z Groźnym był Iwanem. Lecz choć Iwan natarł hurmem i niejednym nękał szturmem. Nie nichego dał mu Bogu, strasząc nawet widmem grobu. Choć był Iwan temu anty. Wielkie łuki, tudzież grody pograniczne nim do zgody. Doszło we wsi Jan Zapolski, nie wchodzącej w obszar Polski. Znacznie później, bo w lat 300 Jan Matejko batalista Batorego namalował w czasie oblężenia Pskoła. Teraz skupcie się psu braty, bo ważniejsze padną daty. Raz 5-3 od tej pory jest wśród żywych już Batory. Raz 5-7-6 wraz z Majem Stefan królem nam zostaje. Raz 5-7-8 Wilno Akademię tworzy słynną. Raz 5-7-9 starcie Stefka z Groźnym jest na starcie. Raz 5-8 dwójka meta Jan Zapolski rozejm feta. Raz 5-8 oraz 6 żywot Stefka raptem ustał. Straszną dla korony szkodą było, że tak odszedł młodo. Ej Batory, kład historię, miałeś spory. Ej Batory, kład historię, miałeś spory. Ej Batory, kład historię, miałeś spory. Tak to w skrócie się przedstawia, pocałujcie w tył żurawia. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Już wystarczy. Siadaj, proszę, chłopcze. Dzisiaj będziemy ćwiczyć wprawki. Na początek może zagrasz mi to, w tonacji A. Dobrze. A teraz to samo w tonacji C. Dobrze, a teraz detonacja. W sumie poprawnie. Ladies and gentlemen, it's brutal. Oh my God! Let's go!